I idziemy teraz dorosnąć Lawendę, tylko przepraszam bardzo, gdzie jest Aurelio? Gdzie on jest do Jasnej Anielki? On miał być na tych urodzinach i zniknął mi gdzieś. Zablokuj kamerę. A, on już ucieka do domu, nie? Cały on, to jest po prostu najgorszy ojciec roku. Hejeczka moje kochane ptaszynki w tą piękną niedzielę, a w tym tygodniu rusza specjalna seria z powrotu do szkoły, gdzie będzie tematyka tego, że wracamy do szkoły, szkoła, klasa, koledzy i tak dalej, więc oczekujcie tego z niecierpliwością. A kto ma dzisiaj urodziny? Tak moi kochani, Lawenda i dzisiaj mamy zimową fiestę. Ej, czujecie ten klimat, ten szaron za oknem, normalnie jakby były święta, a na zewnątrz to jest w ogóle całkowicie bijało. Święta, nie święta, ale niestety pracować trzeba, jak masz swoje gospodarstwo, swoje rancho i stado koni, dokładnie to 7 koni, to trzeba po prostu ogarniać życie, inaczej może to się źle skończyć. Ej, ale przyznam wam, że to jest najlepsze miejsce na rancho. Ogarnęłam wszystkie działki po kolei ostatnio. Zobaczcie, tutaj macie darmowy tor przeszkód dla koni, nie? Po tej stronie rośnie tutaj dzika trawa oraz jest pićko i te konie tak naprawdę, jak puścisz je luzem, to sobie spędzają czas tutaj, a to jest ten teren niczyj i tutaj tak samo. O! Lora zyskała wartość odpowiedzialna, no niesamowite. Jest dopiero godzina 11 rano, więc wykorzystamy ten wolny czas na naukę Lawendy, czegokolwiek, bo ona za dużo się nie nauczyła. Laura nie miała czasu, żeby ją uczyć, ale ostatnio, słuchajcie, zrobiłam live'a z tej serii i na live'ie udało nam się nauczyć Lorę siadania oraz pełzania. I a propos ostatniego live'a, czytam wam komentarz. Tak szczerze, to nie pasuje mi to, że Lora nosi makijaż, szczególnie, że jest chłopczycą, która żyje wśród koni i raczej by nie miała czasu na zrobienie sobie make-upu. Totalnie się z tym zgadzam, dlatego na live'ie, które w ogóle są udostępnione u mnie na kanale, usunęliśmy Lorze makijaż i jednak postawiliśmy na naturalność. O, przyszedł nasz robotnik, ale my i tak musimy wybrać się do miasta, są święta, więc fajnie byłoby uratować jakiegoś nowego konika, a resztę koni dorosłych wysłać na szkolenia. I tutaj dla was wielka niespodzianka, Gaja będzie miała rybaczka, podczas gdy koniki są na szkoleniu, to my teraz weźmiemy udział właśnie z naszą Gracją w zawodach jeździeckich. Ostatnio dużo czasu poświęciliśmy właśnie Gracji i jej treningom i ona całkiem nieźle się tutaj trzyma, prawie tak dobrze jak jej mama, ale jak na razie mamusia ma wolne, bo będzie miała malutkiego tutaj, więc wiecie, dajemy jej totalny luzik. Brązowy medal, 500 simolonów to zawsze fajny zastrzyk gotówki, zwłaszcza, że teraz adoptujemy sobie konia, a raczej uratujemy konia. Ten źrebaczek jest taki śliczny, ale mamy już tyle źrebaczków, że nie potrzebujemy kolejnego. Ja bym chyba, wiecie co, zaryzykowała i wzięła sobie tego ogiera, Skinfaxi, albo tą klacz, ale patrzę teraz na cechy, a ostatnio zaczęłam zwracać większą uwagę na nie i ona na przykład jest natarczywa i bojaźliwa z tych negatywnych, a on z kolei jest inteligentny, niezależny i bojaźliwy, czyli ma jedną negatywną cechę mniej, a to jest ważne, jak macie tyle koni. Nasze koniki wróciły właśnie z treningu, ślicznoty. Imię dla naszego konia, zjeżdżam do sekcji komentarzy. I Julka zaproponowała bardzo fajne imię dla konika, Kłos. Ej, to jest mega spoko imię. Kolejny konik. A, Boże, komoderkę trzeba będzie was poprzewierać. Cześć, Kłos. Witamy w naszej rodzinie. Ej, i on w ogóle jest takiej postury jak Gaja. I tak sobie myślę, żeby ich w przyszłości może zeswatać, czy coś takiego. 8 koni mamy, czy ja jestem normalna? Totalnie nie jestem, nie wiem jak my to ogarniemy, ale są święta, więc ja odblokowałam bramki i właściwie konie mogą robić dzisiaj co tylko chcą, z racji tego, że my się zajmujemy dzisiaj życiem rodzinnym. Znowu to samo się stało. Jak opuszczamy dom, to z jakiegoś dziwnego powodu nasza Lawenda wędruje w jakieś dziwne miejsca i obczajcie to, że to jest nasze rancho. Tu jest Lawenda. A przecież ona miała być w żłobku. Co ona tu robi sama na śniegu? Nie mam pojęcia. Aha, siema, witam w domu. Dobra, więc nakarmiliśmy Lawendę i teraz trzeba jej odwalić fajne urodziny, zaprosić rodzinę i tak dalej. Mega fajne jest to w tej grupie wiekowej, że jak sobie klikniecie, to ona naprawdę ma tutaj, że czas odpocząć, pomimo tego, że spoko ma w miarę tą energię i sobie będzie teraz spała. Wow, ej, Gracja ćwiczy skoki sama z siebie, ja jej nie kazałam. Ech, i to jest ten moment, w którym zapraszamy naszych przyjaciół, ale ja nie będę robiła imprezy specjalnie, tylko zaproszę tak prywatnie. I to jest troszeczkę smutne, ale patrząc na kontakty, bo po tym jak się pokłóciła z Kasandrą, nie ma żadnej przyjaciółki. Trzeba będzie jej znaleźć. Przyszedł on, nie, o matko, przeproś. Ja już próbowałam się z nim tyle razy pogodzić, ale w sumie to są święta i mówi się, że w święta się wybacza i tak dalej. No i jest też Amber i tutaj kolejny zwrot akcji. A może by tak Lora związała się później z Amberem? Jest taki miły i pomocny. On na pewno by jej nie zdradził. Dostałam mnóstwo takich komentarzy. Problem jest jeden, on ma żonę, ale nie ma takiego wagonu, którego byś nie dała rady odczepić, zwłaszcza, że wbił do nas do domu i od razu zaczął nam sprzątać. Kocham go po prostu. Ubierzmy razem choineczkę i idziemy teraz dorosnąć Lawendę. Tylko, przepraszam bardzo, gdzie jest Aurelio? Gdzie on jest do Jasnej Anielki? On miał być na tych urodzinach i zniknął mi gdzieś. Zablokuj kamerę. A, on już ucieka do domu, nie? Cały on. To jest po prostu najgorszy ojciec roku. On nawet nie wie, co on traci, ale wiecie co? Po prostu olewamy go. Aurelio to Aurelio. O Jezu, akurat nam się brudno w domu zrobiło, jak zaczęliśmy świętować. Ej, Lawenda dorasta. O Jezu, jaka śliczna. O Jezus, jaka ona jest piękna. Potrzebujemy, żeby ona była niezależna, widzowie. Potrzebujemy tego, to nam bardzo ułatwi życie. O, babcia Mróz się pojawił! Trzeba będzie go prosić o prezenty i tak dalej. Lora zdobyła wartość, dobre maniery, to jest niesamowite. A Lawenda zdobyła zestaw zabawek z takim lekarzem, ale nie podoba jej się ten zestaw, ona nie chce być lekarzem. Prosimy babcia Mroza teraz o prezent. Mam nadzieję, że da nam coś fajnego, co nam podreperuje budżet, albo chociaż humor poprawi. Dobra, daję nam prezent. Ja się sama ekscytuję. Trylobit? Aha, czy jakiś kamień dostała? Z kamielinę za 40 smolonów, ale otoczenia ma 3. Nie ma co narzekać, damy ją tutaj i będzie dobrze. Dobra, teraz Lawenda prosi o prezent. Ej, kto tutaj przyszedł? Jakaś losowa simka z Zoe. Młoda dorosła. Ej, czy ja nie mówiłam, że Lora potrzebuje przyjaciółki? I nagle przychodzi jakaś losowa simka, która puka nam do drzwi. Wow, może to jest właśnie świąteczna magia. Chyba tak, bo ona sama ma tutaj Mikołajka nad... O Boże, Kaleb przyszedł. My go tam mniej więcej poznaliśmy raz przypadkiem. No dobra, tyle nieproszonych gości, wbijajcie, zjemy sobie razem tort. Szczerze to przyznam, że takich świąt nie planowałam. Z wampirem, z jakąś obcą simką, z naszym pracownikiem, babcią Mrozem. No i Amberem, ach, ale jest fajnie. Boże, patrzcie kto wrócił. Ja nie wiem po co on wrócił. Konie nam wbiegają do domu, ale teraz widzowie będziemy otwierali wszyscy razem prezenty. Sero, przyszła jeszcze siostra Kaleba, ja nie wiem co ci Simowie chcą, ale dzisiaj są święta, więc każdego zapraszam do domu. Wow, Lora dostała jako prezent jedną dużą kupę, wspaniale. Zauważyłam, że Lawenda cały czas rozmawia z Amberem, klikam sobie na nią, patrzę, a tam zobaczcie ile już mają przyjaznych... Nie będziesz jej czytał. On jej będzie czytał książeczkę. O Jezu, tak, właśnie tego potrzebowaliśmy. Takiego tatusia, a nie takiego jak Aurelio, który znowu gdzieś poszedł pewnie do domu. Dobra, do zobaczenia. Dzięki bardzo za obecność. Pa, pa. Trzeba wymienić Lawendzie łóżeczko i jest idealne. Jest, kochani. Fioletowe, słodkie koniki. No, czego chcieć więcej? Ja myślę, że Lawenda w ogóle będzie zupełną odwrotnością Lory i że ona będzie bardziej taka strojnisia, będzie chciała być sławna, popularna i tak dalej, ale zobaczymy, co nam wyrośnie z tego maleństwa. Dzień dobry, moi kochani. Zauważyłam, że troszeczkę nie ogarniamy, troszeczkę za dużo koni jak na jedną simkę i postanowiłam iść o krok dalej. O, zaczął się poród. Właśnie Gaja zaczęła rodzić. Boże. Sorry, Lawenda, nie wyspisz się dzisiaj, ale walniesz kawusie i będzie dobrze. Jakie masz śmieszne papuczki. 8 rano biegniesz z kubkiem gorącej kawy, żeby pomóc przyjąć poród swojemu konikowi. Trzymaj się, Gaja, trzymaj się, jesteśmy z tobą. Dobra, to się dzieje, uwielbiam to. Zaraz się pojawi nasz nowy źrebaczek. Ojejku, nie mogę się doczekać. Kłos przybiegł na to wydarzenie. To ogier, jak go nazwiemy. Szukałam i szukałam jakiegoś imienia na G i w końcu mam. Dzięki bardzo, ptaszynko, wygramy. Geralt, akurat gram Wiedźmina na konsoli, więc jak najbardziej może być. Jej, jaki słodki. Ej, on wygląda totalnie jak mamusia i jest podobny do Goździk. Nie zatrzymamy go, bo potrzebujemy, żeby hodowla szła dalej. Ale zostanie z nami kolejne 2 dni i będzie totalnie wolny. Właśnie zawołałam Goździk, żeby porównać te 2 koniki. I Goździk jest troszeczkę jaśniejsza. Widzicie te różnice? O Jezu, on ma serduszko obok ucha. Ej, ona tak samo, no tak ja pamiętam, że my robiliśmy to serduszko, ale słodkie. Kazałam im się przywitać. Ej, to jest takie piękne. Jezu, kocham koniki. W sumie wszyscy się zebrali, to jest niesamowite, że wszyscy się zebrali, żeby właśnie przywitać nowego członka stada. A my zatrudnimy sobie gosposię z terminarzem wizyt i jestem ciekawa, czy ona będzie nam sprzątała padoki, bo trzeba to wszystko porobić, a naprawdę nie ma kto nam pomóc. Goździk zmieniła grupę wiekową. Naprawdę teraz to się... O Jezu, jaka ładna! Goździk, no niewiarygodne! Pierwsza przejażdżka. trzeba, słuchajcie, osiodłać i wybrać się na... A, uspokój, widzicie, jest niespokojna. W końcu pierwszy raz ktoś się dosiadł. Ale szybko się uspokoiła. Wybierzmy się teraz na przejażdżkę. Ale to jest cudowne, nie? Wychowaliśmy ją od małego. Ej, czekajcie, czy to nie jest czasami nasz... Zdaje się, że moja praca jest tutaj skończona, leży się 50 symbolów. Typie, ja cię zatrudniłam tutaj 3 minuty temu i ty przyszedłeś i stwierdziłeś, w sumie robota wykonana, nara. A przecież tu jest tyle rzeczy. Ej, jesteśmy na tej przejażdżce, zobaczcie kto za nami jedzie. Nie wiem skąd on się tutaj wziął w ogóle. Jak się witają, słodziutko. Jakiś gość rowerem jedzie. I normalnie sobie siedzą na koniach i rozmawiają ze sobą. Poznajmy jego konia, może jego koń by sobie zrobił małe koniki z naszym, Lora i Luna. A co dziewczyna? Mamy 9 koni, 5 dorosłych i 4 źrebaczki, które zostały w domu, więc ja wysłałam teraz wszystkie nasze konie na treningi. Alarm bezpieczeństwa? Co? Ze względu na plagę wiewiórek wyłączymy ci prąd w ciągu najbliższych 48 godzin. Czy jesteś na to przygotowana? Przygotowana? Przykro mi. Właściwie to wyłączamy ci prąd już teraz. Mam nadzieję, że masz zapas świec i książek miłego dnia. Aha, dzięki mordo, fajnie wiedzieć. No dobra, nasze koniki odbyły po 2 treningi. O, dobra, udało nam się też wygrać jakieś zawody, więc fajnie. Adoptujmy sobie 10 konia. Ja wiem, że jestem szalona, ale chcę to zrobić. Hejka! Przepraszam bardzo, to nie może być przypadek. Ja się zawsze z wami witam, Hejka. Inteligentna, bojaźliwa, natarczywa. Nawet spoko ma cechy. Koń pełny krwi angielskiej. Ja czuję, że z tego będzie niezły pieniądz. Oczywiście zostawiamy jej takie imię. Kochani, poznajcie Hejkę. Jaka śliczna. O ja cię nie wierzę w to, jaka ładna. Nie, ja nie jestem normalna. Po prostu 10 koni mamy na ten moment. Ja nie wiem, jakie to ogarnę, ale jestem zadowolona z tego, że udaje nam się mieć aż taką ilość koników. I daję mi oczywiście wolną rękę na jeszcze 1 dzień, bo malutki Geralt ma dzisiaj dzień konika, czyli dzień dziecka i może robić co chce. I postaramy się o nowe źrebaczki. Gracja z tango. Jeśli się uda, to Kłos z Gają i będziemy mieli prześliczny konisie. Ja patrzę do domu, co robi Lawenda, a ona się bawi tym koniem swojej mamy, wiecie, tym konikiem Lory. O matko, serio, ale to jest przesłodkie. A my zanim już zostaniemy w domu, to musimy zaliczyć pierwszą przyjażdżkę z naszym nowym koniem, czyli z Hejką. Ej, co to jest? Judith? Super gwiazda jako duch? Co ona tu robi? Czemu ona tu biegnie? Ej, co się właśnie odwala? Czemu ona grzebie w naszym koszu, będąc z duchem i super gwiazdą przy okazji? A teraz gada z naszymi konikami. Uczymy jeść siano Barbie. Źrebiątko w drodze, Gracja. Jest, tak jest. Gracja, gdzie ty jesteś? Gratulacje dla ciebie, kochana. Gaja, o tak. Ej, udało się, ale fajnie. Będziemy mieli 2 nowe źrebatki. Nie wiem, jak to ogarniemy, ale trzeba będzie jakoś to zrobić. Otwieramy sobie jeszcze prezenty z dziewczynami. Lawenda jest taka urocza, że jest mi jej szkoda, że ma takiego ojca. Ale przynajmniej ma jakichś dziadków, których nawet nie zdążyła jeszcze poznać. I jakby nie patrzę, to nie mają pełną rodzinę. I tutaj nagle wiecie, ich syn zrobił jakiś dziwny skok. Cały czas się uczy w liceum swoją drogą. I tak sobie myślę, czy by po prostu nie poznać ich z Lawendą w następnym odcinku. Napiszcie w komentarzach, co o tym myślicie, czy to dobry pomysł, czy lepiej się totalnie odciąć od tej rodziny. Na pewno już zauważyliście, że mamy 10 koni i bardzo małą stajnię. Więc zrobimy teraz wszystko, żeby nazbierać jak najwięcej hajsu i zbudować w końcu stajnie i fajne rzeczy dla naszych koni. Jest dużo sposobów na zarabianie, bo mamy kosze na śmieci, możemy brać udział właśnie w różnych występach, ale przede wszystkim mamy już kilka koni do sprzedania o bardzo fajnej cenie, ale nie chcę wam robić spoilerów. Powiem tylko, że nasza praca się opłaciła i nie mogę się doczekać, żeby w przyszłym tygodniu wam to pokazać, a tymczasem życzę wam, kochane ptaszynki, miłego dnia i fajnych koników, jeśli już gracie sobie w Simsy. Serio, Gaja? Pamiętajcie tylko, żeby pisać w komentarzach imiona dla koni i wasze sugestie, jak byście chcieli, żeby ta seria dalej się rozwinęła. I przypominam też o tych filmach serii Wracamy do szkoły, które niedługo pojawią się u mnie na kanale. Hejka!